Witajcie, mam na imię Monika, na nazwisko Wesela, kto mnie nie zna, przyjeżdżam tutaj z Tomaszowa Mazowieckiego i pierwszy raz do kościoła trafiłam w październiku i chciałam wam powiedzieć taką rzecz. Artur wczoraj po południu, późnym popołudniem zadzwonił do mnie i zapytał, czy mogę powiedzieć coś o modlitwie wstawienniczej. I ja kiedyś byłam bardzo poukładana i musiałam mieć tak dopięte wszystko na ostatni guzik i tak sobie myślałam, kurczę, mało czasu, co ja mam powiedzieć, co ja mam zrobić, ja w ogóle nie dam rady. Duch Święty przyszedł i mówi, więcej nie wymyślisz, lepiej nie wymyślisz, masz mówić o sobie. I żeby w ogóle powiedzieć, czym jest modlitwa wstawiennicza, w ogóle modlitwa, to ja postaram się krótko, tak w 3 minutki. Ale muszę wrócić do momentu, kiedy się nawróciłam w 2012 roku w październiku. Ochrzczona chrztem wodnym byłam dopiero w czerwcu następnego roku, a chrzest w Duchu Świętym przyjęłam jeszcze w następnym roku w styczniu, więc całkiem niedawno, w 2014 roku w styczniu. Natomiast jak przyszłam do Boga, to miałam niesamowite pragnienie czytania Pisma Świętego i poznawania Boga. I słuchajcie, ja jak stwierdziłam, że Bóg istnieje i Bóg mnie kocha, ja jeszcze wtedy nie rozumiałam za wiele rzeczy, ale ja nie mogłam się po prostu od Słowa Bożego odkleić. I temu też towarzyszyło to, że uwielbiałam spędzać z Bogiem czas. Mogłam godzinami po prostu sobie rozmawiać, siedzieć, czytać, rozmawiać. Najlepiej jakby nic innego nie istniało, tylko po prostu ja i Pan Bóg. I ta modlitwa gdzieś towarzyszyła mi od samego początku. Na językach zaczęłam się modlić dopiero w styczniu. W tym miejscu, w którym ja byłam, w ogóle modlitwa na językach była, delikatnie mówiąc, zakazana. Nie można było się głośno na nabożeństwach modlić i wiele tam innych rzeczy, więc nie mogłam się rozwijać. Początkowo jakieś tam spotkania modlitewne były, ale później to był kościół, z którego jak wychodziłam w październiku w zeszłym roku, to właściwie już modlitwy w ogóle nie było. Nawet podczas nabożeństwa ten czas na modlitwę był wycinany całkowicie. I ja strasznie cierpiałam, nie miałam z kim o tym porozmawiać, nie miałam w ogóle żadnego wsparcia. I chciałam powiedzieć, że ostatnio jak byłam na grupie u Julitki i u Michała, to rozmawiałam z jedną z dziewczyn i ona zapytała mnie, czy mnie też tak budzi Duch Święty. No to jest osoba, która niedawno była ochrzczona w Duchu Świętym i chciała się coś na ten temat dowiedzieć. Mnie się wydawało, że w ogóle temat modlitwy na językach, temat wstawiennictwa, to jest taka prosta rzecz, że każdy wszystko wie na ten temat. To po prostu, ja nie wiem, rodzi się z tym albo co. To jest dla mnie naturalne. I przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, że rozmawiałam też niedawno z mężczyzną, który jest nawrócony dłużej ode mnie i on mi powiedział, że on się czasami budzi o godzinie 3 albo 3:30 i to na pewno nie jest od Ducha Świętego, bo to jest taka godzina 3, to już jest. I ja sobie pomyślałam, Boże, co ci ludzie po prostu mówią? I to jest, ja wiem, że to też jest wina tego, że miejsca, w których czasami jesteśmy, są takie, że nas nie uczą, ale ja wyszłam z miejsca trudnego i mnie Duch Święty wszystkiego uczy. Najlepszym wstawiennikiem, jak wiecie z Biblii, jest Jezus. Był, jest i będzie, dopóki nie przyjdzie drugi raz. Mamy też wstawienników w Starym Testamencie, którzy się modlili, Mojżesza. I jeśli chodzi o Abrahama, jeśli chodzi o tematy związane z modlitwą, to jak otworzymy na przykład Ewangelię Mateusza, to tam któryś werset jest o modlitwie napisany. Czym jest dla mnie modlitwa? Ja nie tylko modlę się wstawienniczo, bo modlitwa wstawiennicza to jest taka, że mówi się o tym, że modlitwa wstawiennicza to jest modlitwa, gdzie my wstawiamy się, osoby wierzące wstawiają się osoby z zewnątrz, tak? Czyli stają między Bogiem i osobą, która nie wierzy i modlą się o to, żeby ta osoba przyszła do Boga. Ja modlę się i wstawienniczo, i dziękczynnie, i błagalnie, i w ogóle w każdy sposób, który Duch Święty mi objawi. I w ogóle staram się być bardzo otwarta w tych rzeczach. Czym jest dla mnie modlitwa w ogóle? Wiadomo, że modlitwa jest służbą pomocniczą, to wszyscy wiedzą. Zresztą w Piśmie Świętym jest napisane, że jeżeli chcesz się modlić, to idź do komory, tak?
nie jest to służba, którą widać. Dlatego kiedyś pastor Agata powiedziała, że wstawiennicy są osobami samotnymi. Są osobami samotnymi. Wiele rzeczy, które się dzieje w komorze, nie możemy wynosić poza komorę. Dla mnie to jest służba wiary. Ja wierzę całkowicie w Boże Słowo. Słuchajcie, od początku do końca. To, co jest powiedziane w Piśmie Świętym, jest dla mnie święte. Jeżeli Bóg mówi, że coś tak ma być, to dla mnie to ma być. Jeżeli Duch Święty mi mówi, że się mam o to modlić w oparciu o to i o to w Słowie Bożym, to ja nie dyskutuję, żeby nie wiem, jak dziwne były okoliczności, tylko po prostu się modlę. To jest służba, która wymaga poświęcenia. Tam nie ma ludzi, którzy będą, wiecie, klaskać, was dopingować. To jest wstawanie często w nocy, to jest spędzanie długich godzin na stojąco, na leżąco, na kolanach, na siedząco, jak tam kto lubi, jak może i jak chce. I to nie jest tak, że ja zawsze wstaję, bo Duch Święty mnie budzi. Na początku pamiętam, że jak nawróciłam się, to te ingerencje Ducha Świętego były bardzo częste. I wtedy wstawałam i mogłam godzinami się modlić już do rana, w ogóle nie kłaść się. Ale teraz często mam tak, zresztą też prowadzę trochę inaczej, mam poukładaną komorę, ale to jest też tak, że czasami, wiecie, jak budzik zadzwoni o drugiej, to niekoniecznie mi się chce wstać. Jestem człowiekiem, moje ciało wyje, żeby poleżało w łóżku. W ogóle po co? Nie, no później, może kiedy indziej. Ale to jest służba, którą my umawiamy między sobą i Bogiem. I nikt cię z tego nie rozliczy, bo nikt tego nie widzi. Tylko ty widzisz i Bóg widzi, co robisz. Więc to są takie ważne rzeczy. Trzeba dużo samozaparcia. I ja mam, naprawdę mam dużą pomoc. Ja w ogóle zawierzam Duchowi Świętemu bardzo i czasami, wiecie, czasami wstaję z łóżka na czworaka. No jak wstanę na czworaka, gdzieś tam dojdę na czworaka, w końcu wstanę, bo mi niewygodnie. Jakoś to jest, ale też są cudowne momenty, kiedy po prostu Duch Święty budzi bez względu na to, która jest godzina i wtedy czas płynie. Mnie się wydaje, że minęło 5 minut, 10 minut, a płynie, mija godzina i następna. Czym jest dla mnie jeszcze służba wstawiennictwa i modlitwy? Na pewno to jest służba, w której Bóg ma być wywyższony. Ja jak się modlę, czy o ludzi, czy o rzeczy, to zawsze mam na względzie to, że ja przychodzę do wielkiego Jahwe i ja wołam o to, żeby ludzie na przykład się nawracali, czy żeby ludzie zeszli z jakiejś tam drogi, czy żeby chronił Jahwe swój Kościół. Jeżeli On powołał Kościół do życia, to żeby go chronił. Ale to wszystko ma na celu, żeby Bóg był wywyższony, żeby Jego wola była wypełniona tutaj. I słuchajcie, moją modlitwą taką, to jest w ogóle codzienna modlitwa, to jest to, żebym ja kochała ludzi, których On kocha i nienawidziła tego, czego On nienawidzi. Mam też taką modlitwę, która... To bardzo mnie to w ogóle, ja codziennie dziękuję za krzyż, codziennie dziękuję Jezusowi, że On przed krzyżem nie zawrócił, słuchajcie. Bo gdyby On zawrócił, to my byśmy umierali codziennie, życia by nie było dla nas. Wstawiennictwo i modlitwa wstawiennicza to jest też coś takiego, że musimy mieć czyste serce i dobre relacje z ludźmi. Bo jeżeli ja komuś nie wybaczę albo będę prosiła, a w sercu miała co innego, Pan Bóg zna serce. Ja nie muszę mówić, On wie, co ja mam w sercu i to jest bardzo ważne. I dlatego chyba wstawiennicy są samotni. Czasami, wiecie, Bóg pokazuje pewne rzeczy, pokazuje ludzi, pokazuje sytuacje i ja wiem, że ja z nikim nie mogę o tym rozmawiać. Ja się muszę modlić, bo tak mnie prowadzi Duch Święty. Jeszcze, żeby nie przedłużać, słuchajcie, są takie sytuacje, że ludzie... No, to jest też służba, w której trzeba ponieść ofiarę, trzeba być blisko Boga, bo przechodzimy pod tron Boga. Jeszcze jedna rzecz. Moje życie jest dziękczynieniem. Ja mam komorę wszędzie. Ja jak wychodzę w pracę do toalety, to mam komorę. Jak jem śniadanie, to mam komorę. Czasami, ponieważ pracuję umysłowo, ale czasami są takie sytuacje, że jadę gdzieś w teren, mam komorę. To są cudowne w ogóle momenty. Ja wszędzie, gdzie mogę, mam komorę. I
Komora to nie jest tylko wtedy, jak możemy się w 100% oddać Bogu, ale Pan Bóg też wiedział, że potrzebne nam będą języki, które dają jakby wytchnienie głowie trochę, ale w duchu można cały czas wołać do Boga, dziękować i wołać. Wiecie, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo nie będę mówiła o tym, za co się modlę, bo to jakby nie jest chyba ten moment, ale czasami przychodzą do mnie SMS-y z prośbą o modlitwę i ja nie o wszystko się modlę, dlatego że wiele razy przekonałam się, że nie o wszystko trzeba się modlić. Ja w ogóle jestem bardzo nastawiona na to, co Pan do mnie mówi. I niedawno, nawet w zeszłym miesiącu, była taka sytuacja, że ktoś przysłał mi SMS-a, żeby się modlić na moją jakąś dziewczynkę. Ja go przeczytałam i już wiedziałam, że to w ogóle nie jest do modlitwy. Ja to odłożyłam. Na drugi dzień się okazało, że to w ogóle ściema była jakaś, ktoś tam zadzwonił. Więc w ogóle gdzieś wysyłanie pustych modlitw. I też, wiecie, ja wiem, że to diabeł robi, bo on chcę też naszą uwagę odwrócić od tego, co jest ważne w danym momencie. I teraz modlitwa to nie jest tylko wstawienników rzeczy. Słuchajcie, Pan Jezus powiedział, że mój dom jest domem modlitwy. Dom mojego Ojca jest domem modlitwy. Mateusza 21:13. I tak samo jak ja się modlę, ale też głoszę Ewangelię. Jeżeli trzeba, to nakładam ręce i modlę się o uzdrowienia. Tak samo Kościół. Kościół, który się nie modli, nie jest Kościołem. I ja mam taką gorącą prośbę do Was, żebyście wzięli na siebie odpowiedzialność modlitwy. Amen. Jesteście między sobą w relacjach, widzicie osoby, to nie trzeba nawet proroczego namaszczenia do tego. Wystarczy, że widzicie, że ktoś jest w problemie, ktoś jest w kłopocie. Czasami też Duch Święty przychodzi i pokazuje rzeczy. Módlcie się o siebie nawzajem. Jeżeli wasze serce jest w Kościele, ja nie wierzę, że ktoś zostawia serce w Kościele, komuś zależy na Kościele, ktoś modli się, kocha Jezusa i jemu nie zależy na Kościele. Ale jeżeli ja mam serce w Kościele, to ja sobie nie wyobrażam, żeby nie modlić się o Kościół. Amen. Nie wyobrażam sobie tego. I apeluję do Was, żebyście wzięli na siebie też ciężar modlitwy. To oczywiście to nie musi być 24 na dobę, ale bierzcie to na siebie, bądźcie za to odpowiedzialni. To chyba tyle. Amen. Amen. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Dlaczego poprosiłem o tą Monikę? Dlatego, że mamy bardzo takie poważne świadectwa w tej chwili, mówiące o tym, że mamy dużo proroczych informacji przez Monikę. Ja chciałbym, żeby ci z Was, których dotyka to świadectwo, którzy rozpoznajecie w sobie tą formę wstawiennictwa, tak? Żebyście też rozmawiali między sobą. Ja tutaj jest kilka osób, które już się modli wstawienniczo, ale żeby ludzie, którzy się modlą wstawienniczo, mieli też kontakt ze sobą. Rozumiecie, to jest bardzo ważne, a do całego Kościoła mam prośbę. Módlcie się o wstawienników. Otaczajcie wstawienników ochroną. To jest bardzo ważne. Wstawiennicy, oni robią robotę, robią po prostu robotę, przynoszą proroczne informacje i często diabeł ich po prostu bardzo silnie atakuje przez to. Więc zadbajcie o to, bardzo proszę. Michał, mogę?